Dzień dobry Państwu, jesteśmy na żywo. Możecie Państwo opisać, czy nas słychać, czy nas nie słychać. Jak nas nie słychać, to trudno, ale może coś z tym zrobimy. Dzień dobry Państwu. Ja też przepraszam, że być może dzisiaj nie będę zbyt dźwięczny, bo chory jestem po prostu i tyle. Pewnie jakiś COVID, na to wskazują objawy, ale ten. Więc będę z lekką chrypką mówił. Za to przepraszam. No to pytanie, czy krzyczał pan po drugim skoku żyły? Być może dlatego pan ma chrypkę. Nie, ja faktycznie jestem chory, także to tam wszelkie możliwe objawy są z tym związane. Nie krzyczałem, natomiast no, tam podskoczyliśmy, nie podskoczyliśmy z żoną, obojętnie. W każdym razie byliśmy zachwyceni. To przyznaję. Pan Marek pyta, czy utrzymałby pan program 500+. Nie utrzymałbym programu 500+. Po prostu nie likwidowałbym go. Likwidowałbym program 500+. Mógłbym zastanowić się nad zamianą na innego rodzaju program, to znaczy póki istnieje podatek dochodowy, bo ja chciałbym, żeby go nie było, to żeby była możliwość odpisu od tego podatku dochodowego. No ale de facto ja chciałbym zlikwidować podatek dochodowy, co dałoby zdecydowanie większe zyski niż jakichkolwiek 500+ dla rodzin z dziećmi. Co pan sądzi o tym, że na skuter 50 i mikrosamochód trzeba mieć prawo jazdy? Pyta pan Kamil. Cóż, no... Co do samo, to są takie dłuższe dywagacje na temat konieczności posiadania prawa jazdy. No, wiem tylko tyle, że w Polsce uzyskanie prawa jazdy jest celowo blokowane, żeby firmy zarobiły. Znaczy zdaje się po 10-7 razy, prawda, i płaci się za egzaminy. Jest to oczywiście skandal. Ja jak w Stanach byłem, kolega poszedł zrobić prawo jazdy, to w zasadzie musiał iść za kierownicą, objechali trochę, czy umie jeździć i do widzenia masz prawo jazdy, nie? Resztę i tak się nauczysz. Natomiast w Polsce jest to wiadomo w jaki sposób robione. No. Ktoś, kto ma parę złotych więcej, no pojedzie do Czech i sobie zrobi to prawo jazdy normalniej. No więc dla mnie to jest skandaliczne. Na skuter prawo jazdy też moim zdaniem, no tak jak i na rower, nie widzę powodu, żeby było. No. Samochód o tyle, że on jest cięższy i no, większa jest możliwość uszkodzenia innej osoby. No to jakieś podstawowe umiejętności można by zapisać, że prawo jazdy dostaniesz, ale wykaż jakieś podstawowe umiejętności jazdy, prawda? No i nie tylko jazdy, moim zdaniem jednak znaki też mają znaczenie. No nie, no to no jazdy w sensie, no to jest razem liczone, prawda? Przy czym jeżeli chodzi o same znaki, to oczywiście jestem przeciwnikiem tylko nieprawdopodobnej ilości znaków, które są. One szkodzą, nie pomagają. Ja bym wywalił połowę tych znaków w ogóle z katalogu. Natomiast ilość znaków na drodze, no to wprowadziłbym zasadę, że na odcinku 100 metrów nie może być tam więcej niż dwa znaki, ale na odcinku kilometra tyle, a tyle. No nie, no to chodzi o zarządców drogi, którzy stawiają te znaki, co powoduje, że ja sam nie widzę tych znaków. Jest ich taka gęstwa, że nie jestem w stanie ich, nie, no musiałbym zabijać ludzi, patrząc się na znaki, prawda? No tak wygląda dzisiaj sytuacja, nie? I to tym jednym rozporządzeniem takim, że nie może być jakaś tam, no to już konkretna wielkość na długości odcinka, a jeżeli jest ich więcej, to przestają, nie można karać za ich przekroczenie. Załatwiłoby sprawę. No zdajemy sobie sprawę, każdy, kto jeździ samochodem, wie o czym mówię. Po prostu to jest kretynizm w Polsce, który się dzieje, ale on jest niekoniecznie zależny od rządu. Także ja tutaj nie pluję na jakiś konkretny rząd czy na coś, tylko to już jest ta głupota tej administracji, która się wytworzyła, narosła i wali te znaki po prostu dla bezpieczeństwa swojego, żeby ktoś nie przyczepił, że nie było znaku, jak coś będzie, prawda? Że postawmy 100 znaków, bo wiadomo, że jeśli jak coś się wydarzy, to musi być winny, nie? No to oni się tak zabezpieczają. Według wielu pani Jolanta Kwaśniewska jest uważana za najlepszą pierwszą damę. Czy się pan zgadza? Jako pierwsza, no, musiałbym sobie przemyśleć, no pierwsza, pani Duda, moim zdaniem jest też jako pierwsza dama bardzo elegancka, reprezentatywna i reprezentacyjna. I pani Kwaśniewska również taka była.
która lepsza? No być może pani Jolanta Kwaśniewska. No minęło trochę lat, nie mam takiego bezpośredniego porównania. Ja nie miałem żadnych zastrzeżeń do pani Jolanty Kwaśniewskiej, jeśli chodzi o reprezentację Polski jako pierwsza dama Polski. Także to przyznaję, że z tych dam dotychczasowych, no to te dwie są najbardziej reprezentacyjne. No i tyle. No. Oczywiste, każdy to wie. Czy uznaje pan podatek akcyzowy? Czy według pana obecnie jest szansa na obniżkę podatków na papierosy? Czy ma pan jakąś ulubioną markę papierosów? Nie ma obecnie możliwości na obniżkę akcyzy, dlatego że Polska, no rząd obecnie nie zrobi tego, no wiemy o tym. Podwyższa, nie zmniejsza. Nie mówię o tym, czy można, tylko że wiem, co będzie. Nie? Oczywiście, że jestem przeciwnikiem. Przepraszam. Jestem oczywiście przeciwnikiem większości tych podatków akcyzowych wyśrubowanych. O jednym za chwileczkę szczegółowo powiem. Jeśli chodzi o markę papierosów, najczęściej palę chyba Marlboro jednak, tak mi się wydaje, ale mieszam te papierosy. No, w tej chwili, znaczy źle powiedziałem, z takich normalnych najczęściej palę w tej chwili Dawidowy. Te cienkie, żółte takie, półcienkie, one są grubsze od cienkich. Tam. No tyle, no to jest, nie ma co się tu rozwodzić na ten temat. A co do akcyzy, to zwracam uwagę na pewną rzecz związaną z gazem. Mianowicie tyle krzyku jest o smogu, o zanieczyszczeniu środowiska i tak dalej. Zakazy wprowadza się palenia w kominkach, w piecach i ten. Wystarczyłoby jedno pociągnięcie, wystarczyłoby zmniejszyć akcyzę na gaz. Ludzie sami by sobie założyli piece gazowe, nie zniknąłby problem smogu i zanieczyszczenia środowiska, ale hipokryzja rządzących jest obrzydliwa, ponieważ mówią, że to oni dadzą pieniądze na budowanie piecy, bo uzależniają ludzi od siebie oczywiście, że to gaz byłby lepszy 1000 razy i tak dalej, a równocześnie podnieśli potwornie akcyzę na gaz. I o tym ani słowa nie mówią, prawda? No, a to wystarczyłoby to zmienić, no i załatwiłoby sprawę. No. Mieliby wtedy zewnętrznego wroga do walczenia. No tak, oczywiście. Smog, tak, smog jest też rodzajem takiego wroga, który za pomocą którego można różnego rodzaju restrykcje dawać, prawda? Przykładowo tak jak tutaj no, zakaz tam palenia paliwem stałym, no, w Krakowie, w kominkach, czy w tym. Oczywiście walka, czy grill to jest taki stacjonarny, czy nie. Oczywiście znowu administracja, znowu zezwolenia i tym podobne rzeczy. Różnego rodzaju knajpa, gdzie pizzerie. No. Także to no, mnoży się tego w nieskończoność, ale ludzie stają się zależni. Ale hipokryzja jest obrzydliwa z tym i o tym jakoś nikt nie mówi. Ekolodzy też jakoś o tym nic nie mówią. Że czemu są ci pseudo-ekolodzy pitolą na temat szkodliwości, palenia węglem i tak dalej, a nikt słowem się nie zająknie, że ta akcyza na gaz załatwia tą sprawę po prostu. No. Wiadomo, że ludzie by zamienili piece na gazowe, gdyby było tańsze paliwo. No, no i tyle. No. Co pan myśli, że PiS uważa się za prawicowców i reformatorów, a popiera programy lewicowe, na przykład przywracanie lokalnych połączeń autobusowych? Cóż, ja nie mam nic przeciwko lokalnym połączeniom autobusowym, natomiast no to powinno być opłacalne i powinno to ludzie zaczęli to funkcjonowało, zaczęło całkiem nieźle funkcjonować w pewnym momencie. Te prywatne połączenia takie, nie? One teraz są takie przywracanie przez PiS dotowanych państwowych jakichś połączeń, powoduje likwidację tych oczywiście, upadek tych firm siłą rzeczy, nie? No bo to jest nieuczciwa konkurencja. Ale to nie ten problem jest tym, że PiS jest lewicowy. To jest ułamek tego. Prawie wszystkie działania PiS-u, które są związane z przejmowaniem prywatnej własności, z przejmowaniem mediów, z przejmowaniem, wykupywaniem już takich głupich rzeczy jak hotele na przykład, nie? Czy tego typu rzeczy, nie? Że tak jak za komuny wszystko, co miało mieć niby wartość, po tym przestawało mieć wartość, miało być państwowe, prawda? Więc PiS chce wrócić do tego, do takiej komunistycznej przeszłości, komunistycznej, to w pełnym tego słowa znaczeniu, a że lewackie ma różnego rodzaju zachowania, to też prawda. W niektórych częściach światopoglądowych ma odmienne, ma prawicowe poglądy, to prawda.
ale jeżeli chodzi o gospodarkę, o stosunek do wolności obywatelskiej, to ma lewicowe poglądy, takie, znaczy działania. Działania ma lewicowe, nawet skrajnie lewicowe. Co pan sądzi o osobach niepełnosprawnych i chorych psychicznie? To jest, jeżeli chodzi, zacznę od chorych psychicznie, to jest od tysięcy lat jeszcze, jak plemiona były, to było tak, że jednak chorymi psychicznie się zajmowano. Oni nie mają, i to jest jedna z nielicznych rzeczy, które jest w obowiązku państwa. Tego prywatne osoby tak bardzo nie załatwią. Plemię załatwi, grupa społeczna załatwi oczywiście, ale póki co to należy tak samo jak sieroty na przykład, nie? To należy do obowiązku państwa, żeby zadbać o tych ludzi, bo oni o siebie nie potrafią zadbać i są niewinni temu. W związku z czym tu akurat nie będę miał pretensji do interwencji państwowej w opiekę nad tymi ludźmi. Jeżeli chodzi natomiast o niepełnosprawnych, to również tutaj zgadzam się na pomoc państwa, tylko że ona jest robiona trochę nienormalnie, to znaczy w taki sposób, że znowu to w ręce administracji dano w taki sposób, że tak naprawdę najlepiej się zarabia na niepełnosprawności. Głównie wszystkie te pieniądze i ta pomoc idzie dla takich różnego rodzaju cwaniaków, lewusów i tak dalej, którzy na tym zarabiają. Jest to skonstruowane fatalnie i tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast pomijając to, technikalia, prawda, to państwo powinno w pewien sposób partycypować w pomocy dla niepełnosprawnych, a już zwłaszcza niektórymi przepisami związanymi z udogodnieniami, no bo to jest chyba jasne, że no trudno, żeby był jakiś urząd, do którego się musi iść, państwo nakazuje pójść, a niepełnosprawny nie może wejść. No to są skandaliczne rzeczy. Czy będą konsekwencje dla policji i sanepidu w związku z nielegalnym zamykaniem restauracji? Może komendant policji powinien być wybierany w wyborach powszechnych? Może tak. Może ja nie miałbym specjalnie, szczerze powiedziawszy, uważam, że to nie jest wcale taki zły pomysł, takie wybieranie policjanta w wyborach powszechnych. Nie policjanta, tylko oczywiście jakiegoś komendanta. Pytanie na jakim szczeblu? Bo też no, trudno zamienić to jakąś głupotę, że każdego policjanta albo każdego sierżanta wybieramy w wyborach powszechnych. No. To tak nie może być. To mówimy już w stanowisku takim prawie politycznym, jak już jest. Nie? To się zgadzam z tego typu wyborami. Natomiast konsekwencje. No, nie jestem pewien, czy pytanie dotyczyło zachowań policji w stosunku do tych restauratorów, czy tam innych, którzy otworzyli, a oni wchodzą, no tak jak było, że gaz puszczają do środka, prawda, pałują i tym podobne rzeczy. To są skandaliczne rzeczy i ja gdybym doszedł do władzy, to bez względu na to, kiedy by to nie było, konsekwencje w stosunku do tych policjantów bym wyciągnął. Ile emerytury z Parlamentu Europejskiego pan otrzymuje? Czy to mało, czy dużo? Dla przeciętnego człowieka to dużo. Dla mnie to bardzo mało. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast nie zamierzam opowiadać o swoich emeryturach albo pieniądzach. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Dżentelmeni pieniądze mają. Czy jest pan za tym, żeby CBŚ likwidowało koncerny farmaceutyczne? To znaczy pytanie jakieś takie nie całkiem, no bo założenie, że CBŚ będzie do tego, żeby likwidować akurat koncerny farmaceutyczne, a może też koncerny samochodowe, no to ten, my wiemy do czego pewnie pijemy, no bo to chodzi o przejmowanie tak naprawdę przez klikę rządzącą wszelkiego rodzaju firm za pomocą ABW, CBŚ-a i tak dalej. Czyli tam wiadomo, zarząd się aresztuje, robi się takie kłopoty, żeby firma plajtowała i potem się ją przejmuje jako państwo, czy tam swoi ludzie z PiS-u, nie? No więc wiem, że tak się dzieje, no bo to widzimy wszędzie, co się dzieje, no więc trudno, żebym był za tym, nie? Natomiast czemu akurat, być może farmaceutyczne też, no ale generalnie jest to w wielu dziedzinach, nie tylko w tym. No. Pytanie retoryczne, czy jestem za tym? No nie jestem za tym. Czy to prawda, krążą w internecie takie wiadomości, iż w 2015 roku głosował pan za dopuszczeniem glifosatu?
Dziękuję za odpowiedź. Nie, nie. Akurat głosowaliśmy przeciwko temu. Poniżej jakaś pani twierdzi, że 13 kwietnia 2016 głosowała za Glifosat. Nie, wiecie państwo, no ja tak szczegółów w milionach głosowań nie powiem, bo myśmy ustalili wspólne głosowanie związane z tym. Ja, Korwin-Mik, Marusik i Iwaszkiewicz wspólnie ustaliliśmy, jak będziemy głosować. No i tak tutaj przekazaliśmy nasze zdanie tym naszym asystentom. Oni to wpisali w tabelę, tam jest plus, minus, nie wiadomo jak tam jest, nie? Więc głowy bym sobie nie dał, czy tam nie wpisali odwrotnie, nie? No bo ja już tego potem nie sprawdziłem, nie potrafiłem. Natomiast ja byłem za tym, żeby nie zezwalać na stosowanie glifosatu. No i tyle. Dlaczego rząd musi regulować wszystko, co się nowego pojawi, na przykład e-papierosy, hulajnogi? No co ja poradzę? No pytanie znowu retoryczne. No nie musi, ale ten rząd chce. Bo taka jest każda dyktatura, a już zwłaszcza taka bolszewicka, no to chce wszystko kontrolować, no po prostu. No i tyle. Czy był pan w tej grupie UPR-u, która w 1995 roku potępiła to, że Korwin-Mikke nie poparł Wałęsy w drugiej turze wyborów prezydenckich? Nie byłem w żadnej grupie. W żadnej grupie i nikogo nie potępiałem, tym bardziej, że ja sam go nie poparłem. Więc po prostu ja po prostu nie głosowałem. Ani na Kwaśniewskiego, ani na Wałęsę. Także uznałem, że nie jestem w stanie, na jednego nie jestem w stanie zagłosować, na drugiego nie jestem w stanie zagłosować po prostu. No, i dlatego mi się potem lepiej spało i dobrze. Natomiast bardzo źle mi się oglądało twarz w 92 i później roku, gdy ujawniło się tak naprawdę, kto jest pan Wałęsa. Tak jak mówię, dla mnie najbardziej nienawidzonymi osobami są kapusie. Nie ci, co ich prowadzili, a kapusie, nie? I to mi się, ja niestety w 90 roku głosowałem na Wałęsę. W 90 roku, nie? No nie wiedziałem po prostu, no potem się jestem źle czułem, no i w 95 naprawdę, choćby nie wiem co się działo, nie byłbym w stanie zagłosować na Wałęsę. A akurat na Kwaśniewskiego też nie mogłem przegłosować, no pod względu na SLD, no i tyle. Co pan sądzi o Ireneuszu Rasiu i jego grupie konserwatystów z PO? Ja wiem, no. No jest jakaś grupa taka, niektóre, no teraz się patrząc na to, co się w Platformie dzieje, to mi się jawią w tej chwili akurat jako właśnie no, lepszy kawałek Platformy, nie? No i tylko tyle. No. Natomiast jak tam wewnątrz jest między nimi, że co akurat teraz chcą na czymś wypłynąć, czy nie, trudno mi to powiedzieć, no. Bo ja tego konserwatyzmu w dawniejszych latach nie widziałem wśród tych posłów. Dzień dobry panu, co pan sądzi o drastycznym wzroście PKB w Chinach? Drastycznym, znaczy bardzo dużym. To bardzo dobrze dla Chin, że im tam wzrost PKB. W Chinach, proszę państwa, rząd jest komunistyczny, a przynajmniej z nazwy. Lubi rzeczywiście, jak to wszystkie komunistyczne i lewackie elementy, lubi trzymać ludzi za twarz, ale tylko trzyma ich za twarz w tym sensie, żeby nie podskoczyli, nie zmienili władzy, żeby nie gadali na władzę, prawda? A resztę to Chińczycy mogą robić, co w gospodarce mogą robić, co chcą. I tam jest wolność pełna gospodarcza. Czyli wbrew pozorom tam jest mniej socjalizmu niż w Polsce, dużo mniej. A już w gospodarce jest tam czysty kapitalizm. No i z tego tytułu, skoro tam jest czysty, taki twardy, drapieżny kapitalizm, no to nic dziwnego, że Chiny gwałtownie rosną w potęgę. No i tyle. No. Po prostu, no, co mam powiedzieć? No, trzeba ich chwalić za to. No. Szkoda, że my tak nie robimy, że my nie rośniemy w potęgę i tylko konkurencja nam rośnie w potęgę. Nie? Natomiast dla Chińczyków no, to jest oczywiście świetnie. No. Co pan sądzi o Międzymorzu? No wiecie państwo, się wraca do tego tematu co jakiś czas, żeby się popisać, że my tu Polska albo jak jeszcze ktoś działamy na arenie politycznej, że jesteśmy znaczący,
że my się liczymy. Tak naprawdę to, wiecie, to cały ten układ między morze tych państw on jest martwy. No, od czasu do czasu się go tylko pokazuje, gdzieś jakieś spotkanie i to wszystko. No. Ja szczerze powiedziawszy, jakby ktoś mnie wycisnął, to nie znajdę ani jednej rzeczy z tego całego układu tych państw, żeby coś konstruktywnego dzięki temu zostało zrobione. Ja tylko przypominam, że można zadać pytanie na wizji, jeśli ktoś chce. Jest link w komentarzu albo w głównym opisie. No to jest odwaga z mojej strony, no bo na wizji, ja nie wiem, kto się zapyta. No może mnie wyzywać, może coś tego, prawda, no nie zdążymy zareagować, chyba że szybkim przyciskiem. Ale żeby było wiadomo, że to nie, że wybieramy jakieś podłożone pytania, czy tam coś. Również w komentarzu podałem link do dołączenia. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszamy. I idziemy dalej z pytaniami. Ktoś tu nas zespamował. Czy Jacka Sasina należy osądzić za nieodbyte wybory? No nie tylko Sasina, no to nie była jego decyzja. Tak naprawdę, on formalnie tylko tam popodpisywał coś zjonanego, no głupiego z tym drukiem i tak dalej, tych kart bezprawnie i no i to jednak jest te blisko 100 milionów złotych wyrzucone w błoto, plus oczywiście jakie koszty związane dodatkowo z kłopotami z tym związane, nie? A nie miał podstawy ani prawa do tego, więc formalnie on to podpisał, ale przecież nie on to wymyślił, i on to zrobił, bo mu kazano, nie? No to nie tylko Sasina tutaj trzeba ścigać. Po prostu, no to jest od tego Trybunał Stanu i powinien on być ścigany, premier ówczesny, nie? Znaczy, no Morawiecki akurat był. No to Trybunał Stanu powinien to ścigać, nie? Przy czym tam są straty też gospodarcze takie, bo nie tylko, że wbrew prawu to zrobił, to właściwie to jest i Trybunał Stanu i normalny sąd pasuje do tego. Pytanie od pana Marcina, czy cel uświęca środki? Pan Marcin widzę, że próbował się połączyć, ale coś ma kamerę i dźwięk nie podłączone. Nie, dla mnie cel nie uświęca środków. Od razu mówię, w naszym statucie w Kongresie Nowej Prawicy, tak samo było w Unii Polityki Realnej, jest wyraźny zapis, że cel nie uświęca środków. Że nie możemy podejmować działań niezgodnych z naszym przekonaniem, z naszym statutem, w nadziei, że to przyniesie jakiś pozytywny cel. Ja z tym dwoma rękami się pod tym podpisuję, bo wiem i całe życie mnie tego nauczyło, że jeżeli raz uznam, że cel uświęca środki, to po pewnym czasie te środki stają się celem samym sobie, zawsze. To nie tylko, nie mówię o sobie, cokolwiek nie czytałem, nie widziałem w życiu z historii. Ktoś, kto odchodzi od zasad w imię wyższych celów, to wyższe cele zawsze znikają, zostają tylko to odejście od zasad. Zostaje zawsze podłość i świństwo. Pani Dominika pyta, kto stoi za Hołownią? Czy Hołownia to człowiek służb, tak jak Palikot i Petru? Nie odpowiem. Bardzo przepraszam, nie wiem. Mogę mieć tam swoje różnego rodzaju pomysły, czy ktoś w ogóle stoi, to jest raz. Dwa, jeżeli to kto, ale na tyle mało wiem, że nie będę się tu wypowiadał. To spróbujemy. Nie będę się mądrzył po prostu. Dodać pana Pawła na wizję. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, widzę pana. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Chciałem zapytać o pana imiennika, pana Stanisława Michalkiewicza, dlatego, że bardzo ciekawią mnie kulisy jego odejścia z polityki. On bardzo często mówił o tym, że odszedł dlatego, że nie chce się paplać w tym błocie politycznym, ale pan był w środku, gdzieś tam w tym środowisku. Może wie pan coś więcej na ten temat? Może mógłby pan uchylić jakieś rąbka tajemnicy? Wydaje mi się, że większość wiem, ale nie wszystko powiem. Oczywiście, że tam jest, jak zwykle każda sprawa ma parę przyczyn. To nie jest tak, że jedna była podstawowa jakaś. Nie? Było tak, że pan Michalkiewicz, jak był w Unii Polityki Realnej,
No tam też nie zawsze dogadywał się z panem Januszem, ale to nie tak, że tam na noże poszli się wyzywali, nie, no tam były jakieś malutkie kłopoty. Jak pamiętam, jak go namawiałem potem, żeby startował do Europarlamentu, nie za bardzo chciał, no okazało się też, że on miał, był jest chory, no. Chodzi o serce, prawda, i lekarz mu zabronił się irytować, a jednak bycie w partii politycznej, a już zwłaszcza kandydowanie, powoduje dość spore czasem palpitacje serca. I on mówił, nawet no potem inaczej, jak już potem jeszcze raz próbowałem i on mi to samo powtórzył, no to odjął mi wszystkie argumenty, ja przestałem go już namawiać, no bo to był argument taki ciężki, no rzeczywiście, gdyby to miało coś wpłynąć na jego zdrowie, no to bym sobie nie darował, gdybym go namówił do dalszej działalności. Więc to były takie troszeczkę wewnętrzne nam tam sprawy, przepychanki drobne, zwłaszcza z perspektywy czasu. Wiecie Państwo, w danym momencie wydaje się coś dość istotne, drażliwe, ale z perspektywy czasu, jak ja dzisiaj na to patrzę, to były drobne sprawy tak naprawdę. A poważniejszą sprawą to była choroba, nie? Także z grubsza w ten sposób powiem. Pani Jola pisze, panie Stanisławie, emigracja w Anglii czeka z niecierpliwością na pańską partię, ruch, ugrupowanie. My chcemy pomóc Polsce, a na razie pan wygląda na jedynego godnego prezydentury kandydata. Czekamy i kibicujemy. Serdeczne dzięki za opinię. No, ja nie tyle czekam, co próbuję to zrobić, żeby tak zostało, ale czy mi się to uda? No zobaczymy. W każdym razie co jakiś czas piję za moje niespodziewane zwycięstwo. Spróbujemy dodać pana Dominika. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry. Czy ma pan jakieś pytanie? Okej. Okay. Pan był bardzo nieśmiały, ale rozweselony. Idziemy w takim razie pytaniami z czatu. Co pan sądzi o wzroście poparcia dla lewicy? Po pierwsze, nie wiem, czy ono jest. To taki sondaż, nie? A sondaże wszystkie są zawsze zamówione. Nie ma praktycznie sondaży obiektywnych, nie? Więc nie wiem, czy ono jest. Ale załóżmy, że jeżeli. Ale nie wykluczam tego, że jest wzrost poparcia. No, nic dziwnego, skoro. Zarówno z lewej strony, znaczy nie z lewej, no z tej strony opozycji powiedzmy, nie, zwłaszcza SLD, jak i ze strony lewej, to znaczy ze strony rządzącej, nie. Ludzie są młodzi, zwłaszcza przekonywani do wszelkiego rodzaju lewicujących teorii i lewackich, no to trochę nic dziwnego, że coraz więcej myśli, że tak właśnie powinno być, no. No a media kto trzyma? Z jednej strony lewica pobożna, czyli PiS, z drugiej strony lewica niepobożna, czyli SLD częściowo z PO, nie? Ona też PO jest tam podzielona, nie? No oni trzymają te media w łapach, no i uczą ludzi, jak być lewicowcem, no. No to co w tym dziwnego, że coś wzrosło? No. Na moje działanie, czy tam innych działanie, które przeciwdziałają temu, jest małe. Moim zdaniem dobrze, że jest, bo dzięki temu w ogóle jeszcze nie dominowała nas lewica i nie jesteśmy jak w Korei Północnej. Nie? No. Co pan sądzi o rezygnacji z gotówki i wprowadzeniu waluty cyfrowej? No jest to część układanki, która jest, no to jest to poza wszelką dyskusją, no. Chodzi o to, żeby wszyscy ludzie byli tak jak w tym orwellowskim świecie, znaczy nie mogli zrobić ruchu, żeby o tym nie wiedział rząd, policja, prokuratora, EBW i tak dalej, nie? Żeby nie mogli zrobić zakupu, żeby było wiadomo w którym momencie, gdzie są, kiedy byli, że można się było cofnąć 5 lat do tyłu i zobaczyć, że on szedł przez park. Mówiłem też kamery, wszystko, nie? To się łączy, nie? I do tego służy tak samo właśnie to, żeby zlikwidować gotówkę. Bo wtedy
ostatni bastion prywatności. Ostatni bastion prywatności ginie. Panie Stanisławie, co pan myśli o dymisji Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski? Czy wierzy pan w to, że może dojść do rozłamu wewnątrz koalicji rządzącej i przyspieszonych wyborów? Sądzę, że nie dojdzie do rozłamów i przyspieszonych wyborów, bo i sądzę, że tutaj Kaczyński ma większą siłę i może więcej grozić i robić, aniżeli tam Ziobro na przykład. W tym przypadku mówimy o Ziobrze. Bo Ziobro wie, że bez PiS-u oni nie istnieją. Przyspieszone wybory, gdy oni zostaną sami, to tak jakby ich nie było. No, żaden z nich nie wyjdzie po prostu. Nie? A co więcej, ktoś się tam nimi potem zajmie. To też sobie z tego zdają sprawę, nie, za to, co robili. I tyle. No więc ja nie wierzę w to, żeby w razie czego zawsze tam Ziobrze się ugnął. To też było kilka hałakowań tam związanych z tym, że Polska została sprzedana, bo została sprzedana za pustą garść cebników zresztą, że to ani kroku dalej, czerwona linia, no przekroczona czerwona linia, są dalej. Także nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś rozłamu i przyspieszonych wyborów. Natomiast będą kłopoty, będzie co jakiś czas telewizje i media będą szalały, że tutaj się już rozłamie i tu będą czasem jakieś przegrane głosowania. To tak, zgadzam się. Będą nasiadówki, będzie cała Polska się tym interesowała. Co tam się dzieje u nich, o mój Boże, o i teraz się rozsypie, a rząd padnie. No więc to będzie trwało taki teatrum takie. Co pan sądzi o pomysłach obecnego ministra edukacji oraz o spadaniu jakości edukacji na wszystkich jej poziomach w ostatnich latach? Jeżeli chodzi akurat pana Czarnka, bo zapewne o nim mowa, o ministrze edukacji, to nie uważam, że pan Czarnek robił coś specjalnie złego. Edukacja została rozłożona w ostatnich latach, to prawda. W ostatnich, no została rozłożona już. Ona już zaczęła być rozkładana za Platformy Obywatelskiej, albo nawet wcześniej, no jeszcze za PiS-u poprzedniego, za Platformy, za PiS-u obecnego. I rzeczywiście zamieniono edukację właściwie w Polsce w coś takiego, co nie ma, no wyższej to już w ogóle nie ma, nie? No bo tam poszły te pieniądze za studentem. W związku z czym wytworzyło się tysiące jakichś uczelni, którzy mają gdzieś wykształcenie studenta. Chodzi tylko o to, żeby był zapisany, żeby dostali na studenta pieniądze, nie? Dzisiaj można sobie zrobić magistra, właściwie nie ruszając się z domu. Kupić sobie po prostu, że niby jestem tam na wirtualnych studiach, czy jakoś tam, prawda? A na pewno dostanę ten magistra, dlatego że przez parę lat, byle przez parę lat było płacone przez państwo za mnie, nie? Więc tworzymy setki tysięcy magistrów, jakichś inżynierów i tym podobnych, którzy w ogóle no, nie mają nic wspólnego z inaczej. Grupa studentów, która się uczy, która rzeczywiście jest inteligentna i która coś wie, ginie w tej masie tej byle jakości. No. No byle jakość się zrobiła w Polsce z edukacji, zwłaszcza z wyższej i tyle. No. I Czarnek, jeżeli to nie rozwali i nie przywróci normalnego, no to mam nadzieję, że to zrobi, ale nie wiem, czy potrafi. No. Pan Karol pisze, że pan jest pan Piotrkiem Żyłą polskiej polityki. Dzięki. Chyba, ale aż tak histerycznie się nie śmieje, jak Żyła. Bo ja jak bardzo lubię Żyłę, jego wypowiedzi też lubię, ale on zbyt długo ciągnie ten swój śmiech. Załóżmy, że wygrają państwo wybory z większością i wprowadzają zmiany. Czy da się coś zrobić, aby te zmiany utrzymać po państwa kadencji? No to ja gwarancji państwu nie dam. Nikomu nie dam, bo to się nie przewidzi w przyszłości. Oczywiście chciałbym zrobić tego typu zabezpieczenia, żeby było trudno te zmiany zmienić. Najlepszymi zabezpieczeniami byłyby oczywiście odpowiednie proporcje głosowań, które byłyby zapisane, na przykład w Konstytucji. Nie?
Albo można to nieco obejść jakąś taką ustawą, która uniemożliwia i ustawą powiązaną z regulaminem Sejmu, która uniemożliwia głosowanie, zanim się ono odbędzie, no, w nieodpowiedniej proporcji. Nie? Więc tylko w ten sposób można to zrobić. Nie? To takie... Ale tu więcej nie wiem, no oczywiście, że zawsze można dyktatorem zostać, nie? Przejąć władzę i wtedy jest co innego, nie? Ale no, na razie nie mam siły ani wojska, żeby to zrobić. No. Panie Stanisławie, premier Morawiecki mówił o Nowym Ładzie i w jego ramach o odbudowie Polski. Co sądzi o takiej co pan sądzi o takiej wypowiedzi szefa rządu? Proszę Państwa, no, chyba Państwo zauważyli, bo to już od 2015 roku jest. Sukcesem każdej zapowiedzi, co będzie w przyszłości robione, jest sukcesem tego rządu. Nigdy coś, co jest zrobione, ale zapowiedź. Wystarczy, że ustalimy, że zapowiemy coś. To już jest sukces, prawda? No, odbudowa to sukces, nie? Milion samochodów elektrycznych, sukces, prawda? Port, tam hub, tak jak w Radomiu, ale gdzieś tam w drugą stronę od Warszawy, sukces. Zapowiedzi tego typu są sukcesami, nie? One potem zanikają, następna jest zapowiedź, prawda, sukces, nie? No i jedyne, co się udało temu rządowi na razie, nie uważam tego za sukces, a za klęskę, to zrobić skok na kasę typu 500+, typu wydatki teraz związane z COVID-em, to znaczy, które się dzieli po uważaniu. Nie tym się daje, co stracili, tylko tym, którym się chce dać. No bo nie ma, jest wbrew prawu to zrobione, więc można tak zrobić. Nie? Więc taka zapowiedź jakiegoś etapu odbudowy, no nie chcę mi się nawet tego słuchać. No. Po co mam to słuchać, żeby to za rok słuchać w jakimś nowym etapie, planie, nowym sukcesie? No. To bezwartościowe to jest. Panie Staszku, kiedy zaprosi pan Piotra Liroya Marca na wspólny live razem z panem? No szczerze mówiąc, nie myśleliśmy o tym, ale też pierwszy raz słyszę, żeby ktoś mówił, żeby Liroya zaprosić. Możemy to, nie wiem, Norbert, no to możemy to... No mamy nawet gdzieś kontakt. Jak się... No, jakiś kontakt chyba mamy, więc no, faktycznie, no... Nie byłoby głupio z nim się spotkać. Tym bardziej, że ja ceniłem sobie jego działalność. Miał taką liberalną, mówię o gospodarce, podejście, bardzo sensowne, także mnie się on podobał. Byłem zaskoczony, jak został posłem, tutaj niby raper, niby tutaj śpiewak, a jak został posłem, to się okazuje, że całkiem mądry facet, no. W każdym razie, że jak sobie coś już wymyślił, to dążył do tego. No, nie, no przydaje uczciwie, tak. To dołączmy do wizji panią Dominikę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Dominiko. Ja się chciałam pana zapytać, co pan sądzi o anarchoprymitywizmie? Dziękuję. Ale to pani mnie trochę zagięła, no bo ja teraz ten anarchoprymitywizm, ja muszę z tego złączenia tych nazw kombinować, co to jest. Chyba, że pani by mi tutaj uprzytomniła bardziej szczegółową definicję tego. Bo tak to ja wymyślę coś i będę odpowiadał nie na temat. Czy pani by mogła powiedzieć, co to jest anarchoprymitywizm? Na razie pani się rozłączyła, ale być może się jeszcze pojawi. Mam kłopot, no właśnie. Ja już wypowiadałem się na temat anarchii, na temat prymitywizmu jeszcze się nie wypowiadałem, ale to już widać jest jakieś określenie, którego jeszcze nie znam. No. Może ono jest konkretne nawet, o czymś konkretnym mówi, ale ja no zdarza się, że ja też niektórych rzeczy nie wiem. Panie Stanisławie, tak z ciekawości zapytam, czy oprócz polityki są jeszcze jakieś inne zainteresowania, czy lubi pan oglądać wydarzenia sportowe? Pozdrawiam. Inne zainteresowania jak najbardziej, natomiast sport oglądanie, no to tylko wybrane elementy.
Skoki oczywiście, to jasne, to już mówiłem tutaj, czy tam powiedzmy, tam gdzie Polacy startują, zwłaszcza wygrywają, no to lubię oglądać, to wtedy mi się to zmienia, nie? A z innych zainteresowań, no to, to podobają mi się takie różnego rodzaju wyjazdy, ni to sportowe, ni to towarzyskie, typu na Ukrainę, typu w Bieszczady, skutery śnieżne mam, no to, to czasem z gromadką ludzi jeździmy, prawda, w ten sposób. Kajaki, spływ kajakowy zawsze mi się podoba. To często lubię gdzieś jeździć. I małżonka też to lubi, bo to razem zwykle i też lubię. Tylko zazwyczaj zawsze, ja nie jestem w tej chwili, nie samotnie to robię. Łączę to zawsze z jakimś takim biesiadnym wyjazdem, z większą grupą ludzi, bo to mi się podoba, nie? No moje dawniejsze zainteresowania to były karty, no bo ja z tego żyłem, bo zawodowo grałem w brydża, nie? Nie tylko w brydża, ale powiedzmy to była podstawa, nie? Do kilkanaście lat. Ale teraz no zabrakło mi czasu, więc grywam w brydża, ale już amatorsko, a nie, to już nie ma nic wspólnego z moim zawodem, nie? No tego typu, no a poza tym, no to cóż, no uwielbiam czytać to, co jest w nauce obecnie, zwłaszcza związane z fizyką, z matematyką, z mniej chemią. Staram się zdobywać tego typu pozycje na bieżąco, z astronomią, no, tego typu rzeczy. No. To czytam wieczorami sobie dla rozrywki. Czy bierze pan pod uwagę współpracę z profesorem Gwiazdowskim? Jak najbardziej. Mądry gość, sensowny. Jego propozycja, żeby on tam był rzecznikiem, była sensowna, ale oczywiście nie do przyjęcia przez PiS, no bo to, bo on był rzecznikiem niezależnym, a PiS takiego czegoś nie chce, ale ja bym chciał z nim współpracować całym sercem. To co, spróbujemy na żywo jedno pytanie, kolejne? No pewnie, no. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry panu. Co pan sądzi o Zbigniewie Stonodze? O Zbigniewie Stonodze. No ja ostatnio nie mam wiele jakichś. Nie pasjonuję się wiedzą panu Stonodze ostatnio. Bywał w polityce dziwaczny, czasem miał takie nietypowe zagrania. Nie byłem z nim związany specjalnie nigdy. I tyle, no, to wiem tyle, co przeciętny polityk o nim, nic więcej, prawda? A nie mam ostatnio z nim żadnego kontaktu, więc nie będę go oceniał, no. Ani dobrze, ani źle, nie chcę tego robić. No dobrze, to dziękuję w takim razie, pozdrawiam kolegów, do widzenia. Dziękuję, pozdrawiam również. Pan Oskar się pytał, jak można połączyć się z panem, ja znowu link wrzuciłem jeszcze raz. I tak samo w opisie znajdą państwo link do dołączenia do transmisji. I jedziemy dalej z pytaniami. Ja już drugi raz to pytanie o Stonogę. Kiedyś była tak samo to pytanie. Ja muszę coś sprawdzić, czy coś się dzieje z panem Stonogą ostatnio. Nie wiem, czy go nie zamknęli, ale... Aha, bo coś było, tak, faktycznie. Tak, no muszę wyrobić sobie swoje zdanie, żeby móc na przyszłość odpowiedzieć. Jakie jest pana zdanie na temat Joe Bidena? Czy jako prezydent USA dużo zdziała na arenie międzynarodowej oraz czy będzie utrzymywał dobre relacje z Polską? Pozdrawiam. No, Joe Biden raczej nie będzie specjalnie rządził, raczej będzie drugi szereg rządził w jego przypadku. Tak mi się jawi, prawda? To jest raz. Także on i na arenie międzynarodowej no, raczej się bardziej wycofa, aniżeli będzie raczej taki do tyłu, prawda? Więc on wiele na arenie międzynarodowej nie zdziała, to jest tyle. Jeżeli chodzi o relacje z Polską, no będą kiepskie, dużo gorsze, to jest oczywiste. Polska się tak ustawiła za Trumpem, mówię o rządzie polskim, ja akurat też, ustawiła się za Trumpem, że on i jego otoczenie zwłaszcza, jest obrażony na Polskę. Pani Dominika się pojawiła, to może ją weźmiemy, zaprosimy, może wytłumaczy nam.
O, właśnie. Dzień dobry, to jeszcze raz ja odnośnie anarchoprymitywizmu. Chodziło mi dokładniej właśnie o anarchoprymitywizm, gdzie odrzucalibyśmy pełen postęp. Chodzi tutaj o powrót do takiego życia przed postępem, żeby powrócić tak trochę do życia małp, można to tak nazwać. A, no to wiem, tak, tak. No to tu mam wyrobione zdanie w tej sprawie. Otóż nie jestem zwolennikiem anarchoprymitywizmu. Tyle mogę powiedzieć. Uważam, że jednak postęp niekoniecznie taki, jak jest. Znaczy, ja jestem zwolennikiem postępu z zachowaniem pełnej wolności osobistej obywateli, ludzi. I z zakazem wtrącania się rządów, innych ludzi do innych ludzi i tak dalej. Ale postęp... Ale postęp jako sam, łącznie z technologią, mnie się podoba. Uważam, że i powinniśmy z niego korzystać. Nie powinniśmy tutaj... pamiętając o jednej rzeczy, że wolność mojej pięści jest ograniczona bliskością cudzego nosa. Czyli mogę robić wszystko, co chcę, byle innym nie szkodzić. To jest bardzo szeroko rozdzielone to pojęcie, można na wszystko położyć, na przemysł, na ekologię, na tego typu rzeczy. Tego się nie stosuje, na wolność osobistą i tak dalej, nie? Ale gdyby to uwzględnić, oczywiście byłaby inne podejście do świata niż w tej chwili jest. Relacja między państwami, korporacje, tego typu przemysł i tak dalej, musiałby inaczej funkcjonować, to prawda. Ale jestem zwolennikiem, ale to jest bardzo długa byłaby dyskusja tutaj między mną a panią. Musiałbym, żeby to szczegółowo wyjaśnić. Bardzo przepraszam za takie ogólnikowe powiedzenie, ale jestem, uwzględniając to, co powiedziałem, jestem wielkim zwolennikiem wykorzystywania rozumu ludzkiego i postępu i technologii. Tylko wiem, że pan jest też dużym zwolennikiem wolności osobistej, tak. I czy powrót właśnie do takiej pełnej wolności nie jest ważniejszy od postępu? Nie, dlatego że w ogóle nie rozważam nawet tego w ten sposób, bo jeżeli ktoś chce powrócić do pełnej wolności, to ma do tego prawo, ale jeżeli kogoś by się chciało zmusić do tego, żeby wrócił do takiej pełnej wolności i przestał korzystać z niektórych zdobyczy technologii, takich, które innym nie szkodzą, to byłoby dobranie wolności. Więc to ja się zgadzam, uważam, że ludzie powinni robić to, co chcą, pod warunkiem trzymania tej zasady, tej pięści nosa. I tyle. I wyśmiewanie kogoś, kto na przykład chce żyć sobie, nie wiem, goły na wyspie, cokolwiek nie tam miał robić, nie? Jest dla mnie dziwne, no dlaczego miałbym wyśmiewać? No, ktoś sam może bym czasem chciał w ten sposób, nie? Jest pewien mały problem, no jest nas dużo na świecie. Nie jest to łatwe po prostu. I taki powrót zmusiłby nas do tego, żeby wymuszać na ludziach pewne zachowanie. I to jest, tu się pojawia problem. Musielibyśmy to są bardzo, no jak zwykły diabeł w takich szczegółach, no i tyle. No. Łatwo tak powiedzieć, powrót natury, no ale no, w dzisiejszych czasach oznaczałoby to śmierć 90% ludzi albo 99%. No zależy pewnie też, czy byś się połączyli w grupy, bo jak każdy wie, małpy są razem silne, więc wtedy... Wiem, tylko tak, zwłaszcza, że jedna taka grupa mogłaby załatwić drugą, no bo trzeba z czegoś żyć. Trzeba coś jeść, prawda? Wiemy, że jakbyśmy zlikwidowali w tej chwili technologię, nawet tą opluwaną przez ekologów, a czasami nawet rzeczywiście złą i szkodliwą, jak ją zlikwidujemy, to produkcja żywności spadnie 10-krotnie, czy tam 30-krotnie, nie? Co to oznacza? No? Wyobraźmy sobie sytuację taką, no, bardzo, bardzo niewykluczone jest, że wrócimy szybko do tego prymitywizmu, wystarczyłoby coś, co jest bardzo prawdopodobne. To jest silny wyrzut koronalny ze Słońca, nie? Tak jak było 150 lat temu, w 1859 chyba, nie? Był taki, poparzyło telegrafistów i tak dalej, nie? Nic więcej nie zrobiło ludzkości. Ale gdyby dzisiaj to nastąpiło, to byśmy mieli lockdown elektryczny. Oznaczałoby to po prostu koniec naszej cywilizacji. Śmierć 90% ludzi,
powrót części albo 99%, nie? Powrót reszty natury i potem od nowa odbudowa, nie? No, tego typu. Więc jest to niewykluczone, że to nastąpi. Ale to wystarczy sobie wyobrazić ten scenariusz po prostu, bo jesteśmy tak nieprawdopodobnie uzależnieni od elektryczności i od nawozów sztucznych, od wszystkiego, no, że elektryczność jakby to załatwia wszystkie te sprawy, nie? Że po prostu nie ma możliwości takiego powrotu. No. Ja sam mógłbym, zwłaszcza jak mam pieniądze, to sobie mogę wykupić wyspę i tam wrócić, nie? Ale jak nie mam pieniędzy, to co, ja pojadę na wyspę i powiem, że ja tam jestem i sobie będę na drzewie żył i będę jadł co? Z cudzego pola, prawda, które ktoś robi, no to są problemy, no. Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Panie Stanisławie, gospodarka w naszym kraju pada, a PiS zamiast obniżać podatki wprowadza cały czas nowe. Prowadzi to bezpośrednio do tego, że ceny czegokolwiek rosną. Co zrobiłby pan na samym początku po dojściu do władzy, aby zmienić aktualny stan rzeczy? Pierwsze, co bym zrobił, to już kilka razy mówiłem, wymusiłbym na sobie, na rządzących, na nie, no to kim, zależy kim tam bym był, prawda, jaką miałbym siłę. Co należy zrobić? Likwidację podatku dochodowego i CIT-u. Tych dwóch rzeczy. No i jeszcze podatku od spadków i darowizn. Wystarczyłoby ten jeden element pierwszy zlikwidować, bo on niesie w sobie pewne konsekwencje, które następne są. To znaczy zmniejszenie administracji skarbowej. To znaczy zmniejszenie administracji w ogóle, prawda? Znaczy zwiększenie wolności gospodarczej i swobody, nie? Można po kolei, można potem wszystkie inne rzeczy robić, no. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, ale to jest, no, od czegoś trzeba zacząć. Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku, nie? Chciałbym tak samo sprawę VAT-u. Problem w naszym prawie podatkowym nawet nie jest wysokość podatków, oczywiście jest ważna. To jest nieprawdopodobna skomplikowalność. Nikt nie wie, jakie ma zapłacić podatki, jakie to jest VAT-em na przykład. No. Przedsiębiorca może zapłacić, zapyta się urzędu skarbowego, jaki ma VAT zapłacić. Urząd mu powie, on zapłaci, a za 3 lata pójdzie do więzienia. No bo powiedzą, że jednak zmienili zdanie i co innego powinien zrobić. I tak jest, i tak padają firmy, ludzie idą do więzienia. Nie? Dawniej była chociażby interpretacja podatkowa, można było w urzędzie i jak podali interpretację, to można było zrobić i byłeś czysty. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj trzeba do ministra, jest taka możliwość, ale od ministra finansów, jak się stanie, zapłaci 20-30 tysięcy za taką jedną interpretację, to można wtedy prawidłowo zapłacić. Wiem, że za 5 lat nie będę ścigany. Ale to tylko duże firmy mogą zrobić. No mały nie będzie płacił co miesiąc 30 tysięcy za interpretację ministra finansów, że on nie dostanie jej. Podatek PIT od jego powstania został znowelizowany chyba jakieś 400-450 razy. Tego typu. Urósł nieprawdopodobnie. VAT jeszcze bardziej, jeżeli o to chodzi. Ilość interpretacji sądowych związanych z tymi podatkami to są setki tysięcy interpretacji. Często sprzecznych, także to ten, nie? Po prostu to są idiotyczne rzeczy. Trzeba te podatki wyrzucić, zamordować całkowicie, nawet jakby miał być podatek VAT. Bo jesteśmy w Unii, póki nie wyjdziemy, to 15% musi być, to nawet jakby miał być podatek VAT, to trzeba go zlikwidować ze wszystkimi przyległościami i od nowa go ustanowić. Najlepiej na jednolitym poziomie, to był 15%, bez żadnych wyjątków, nie? Może poza nieprzetworzoną żywnością rolniczą. PIT, CIT wywali całkowicie, nie? Zmienia sytuację Polski kompletnie. Te sprawy akcyzy, sprawy tam tych podatków cukrowych, nie wiadomo jakich, mamy kilkadziesiąt, kilkaset podatków, nie? Można się tym potem zająć. Też trzeba to powywalać, wszystkie te durne rzeczy i prawo likwidować pod tym względem zmniejszać, nie? No i to jest jakby podstawowa rzecz, która ma być. A równocześnie chciałbym wrócić do sprawy tworzenia prawa. Mianowicie, ponieważ nikt nie zna obecnego prawa i nie tylko w podatkach. Nikt nie zna żadnego prawa, ponieważ wprowadzić zasadę, że
żeby jakiekolwiek prawo albo nowelizacja jakiegoś prawa została wprowadzona, to może wejść w życie tylko wtedy, kiedy jednolita treść będzie ogłoszona. Póki nie zostanie ogłoszona, nie może wejść, prawda? Chociażby to, żeby to zrobić, żeby zatrzymać ten szaleństwo tworzenia prawa. Posłowie chcą się zapisać z głoskami historii, że byli, że głosowali, ale przede wszystkim, że coś tam, jakąś poprawkę dali. Albo że zgłosili jakieś prawo. I to jest tragedia. To jest działalność poselska, która i rządu też zresztą, która im więcej tych spraw się stworzy, to tym gorsze jest prawo. To Tacyt już mówił, no i bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw. Po prostu to trzeba zmienić, bo nikt nie zna żadnego prawa w Polsce. A zacząć trzeba od tego, żeby wywalić te najgorsze rzeczy, które nam uniemożliwiają życie. Czyli podatki te podstawowe, PIT i CIT. Czy pan Sebastian chciałby dołączyć do transmisji? Bo widzę pana, ale bez twarzy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, widzimy. Proszę pana pytania, co pan sądzi o Jerzym Urbanie i jego działalności w internecie? No to powiem coś na temat Jerzego Urbana. Ja mam dziwne związki z panem Urbanem. Od 96 roku począwszy, ja wtedy byłem radnym Krakowa i jak przyszło takie pismo od organizacji żydowskiej z Nowego Jorku, że mamy zmienić nazwę bulwar inflancki na bulwar Żydów Polskich, to jest koło Wawelu przy Wiśle, i z dopiskiem, uzasadnieniem, że jak tego nie zrobimy, to będą nas opluwali i tak dalej. Nie? Ja wtedy byłem w opozycji. Wyszedłem wtedy na ambonę i zaproponowałem, żeby przyjąć to, ale w ten sposób dać im warunek taki, że my zmienimy na bulwar Żydów Polskich, ten bulwar inflancki, pod warunkiem, że oni w Nowym Jorku zmienią nazwę Parku Centralnego, Central Park, na Park Rajców Krakowskich. A jeżeli tego nie zrobią, to będziemy ich opluwać na terenie międzynarodowej i tak dalej, nie? Takie było to żartobliwe, ale zrobiło się to głośne i to jedyny moment, kiedy moje nazwisko w Ameryce wypłynęło. I wypłynęło też między innymi dzięki panu Urbanowi, bo on to w tym swoim tygodniku wtedy istniejącym zacytował całe to, co było. Pochwalił nawet moje działanie wtedy, pamiętam. Bardzo mi miło było, chociaż byłem zaskoczony, bo to z lewej strony ja byłem... Na prawo ode mnie była tylko ściana, nie? A tutaj Urban mnie chwali, prawda, i tak dalej. I od czasu do czasu, od tego momentu, od czasu do czasu pan Urban w stosunku do mnie czasem się wypowiada na mój temat. I co najdziwniejsze, praktycznie chyba zawsze, ja nie spotkałem się jeszcze z innym, zawsze pozytywnie. I zarówno w stosunku do moich wypowiedzi gospodarczych, jak i tam takich... żartobliwych czy idiotycznych, jak z tymi Żydami, prawda? Więc też zwracam uwagę na to czasami, co on tam, no nie kupuje tygodnika, ale no czasem próbuję się zorientować. A ponieważ znałem pana Urbana z dawniejszych czasów, nie, on mnie nie znał oczywiście, jak był rzecznikiem rządów za komuny, nie? Gdzie oczywiście też miałem straszne pretensje do niego, jaki podły i tak dalej, nie? I ten. No potem sobie to przemyślałem i wymyśliłem sobie to tak. Otóż pan Urban jest bardzo inteligentnym człowiekiem. No, skoro mnie dobrze mówi, to musi być, prawda? Inteligentnym człowiekiem jest. On był wynajęty do mówienia tego, co w imieniu rządu tam za komuny robił. I robił to skutecznie i inteligentnie. A że etycznie tam było no, mętne, no to co z tego? On to za pieniądze robił jako ten. Potem jak na swoim został, z tym swoim tygodnikiem, to on ma już wolną rękę i on obrazoburcze różnego rodzaju rzeczy robi, prawda? Co czasem naprawdę dziwaczne, ale jakby się przypatrzyć na niego, to on jest naprawdę inteligentnym, mądrym człowiekiem. Poglądy, teraz mogę stwierdzić, jakie jego poglądy są, bo mu nikt nie płaci zamówienie tego, co on miałby robić. Więc ma z jednej strony lewicowe różnego rodzaju poglądy, a z drugiej strony bardzo sensowne
i prawicowe, czy wolnościowe, zwłaszcza wolnościowe elementy ma. Także ja mam tu ambiwalentne uczucia w stosunku do pana Orbana, bo tak jak mówię, z jednej strony trochę mu tej przeszłości nie mogę jakoś tam tego zapomnieć, z drugiej strony i też nie mogę tego, że no jednak w tą lewą stronę to on zawsze coś gdzieś tam ma, a z drugiej strony widzę, że jest inteligentny i bardzo wolnościowe rzeczy robi. No. W związku z czym ja nie powiem panu mojego jednoznacznego stanowiska w stosunku do pana Orbana. Raczej takim opisem to zostawię. I tyle. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Zapraszamy pana Pawła. Dobry wieczór, panie Stanisławie, ponownie. Dziękuję za odpowiedź na pytanie o pana Stanisława Michalkiewicza. Mam jeszcze dwa, ponieważ tutaj słyszę pana Norberta Czanka, który prężnie z panem działa. Mam też pytanie do niego, ponieważ pamiętam pana Lecha Walickiego, z którym prężnie działali przy okazji też Młodzież Kontra. Co dzieje się z panem Lechem Walickim? Bo to był człowiek z ogromnym potencjałem, ogromną wiedzą i ciekawi mnie to, co się z nim dzieje. Czy pan Norbert wie, czy będzie się jeszcze angażował w politykę, czy już odpuścił sobie ten temat? To może w takim razie spróbuję naokoło troszkę obejść, bo nie chcę go za bardzo wkopać, ale generalnie cały czas jesteśmy w kontakcie, wspiera nas, tylko woli to robić troszeczkę z tylnego siedzenia ze względu na to, że no i on jest aktorem i nie może się angażować w żaden sposób publicznie ze względu na swoją pracę. Nie chciałby mieć przykrości i związanych właśnie ze swoją pracą. W bliskim kontakcie jesteśmy cały czas. No praktycznie, że nie codziennie. Widziałem się z nim wczoraj. W sobotę siedzieli razem w lokalu u nas, prawda, tam piwo pili. Także... Rozumiem. Drugie pytanie dotyczy... Miesiąc temu to był w Bieszczadach ze mną na skuterach. Halo? Coś pana przerwało, prosimy jeszcze raz. Widać pana, panie, ale... sobie drugie pytanie dotyczy Janusza Korwin-Mikke. Ja mam takie konkretne pytanie. Czy próbował pan osobiście rozmawiać z panem Januszem o starcie pana w Konfederacji, w tej technicznej partii Konfederacja i czy zna pan osobiste zdanie pana Janusza na temat tej właśnie formacji Konfederacja? Czy jemu to się w ogóle podoba? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że współpraca z środowiskiem narodowym nie bardzo mu odpowiada, jednak ludzie typu pan Dziambor Artur, pan Wilk Jacek czy pan Mencen Sławomir bardzo napierali na tą współpracę i nie do końca jest ona spójna z tym, co pan Janusz chciał zrobić samemu. Dziękuję. No mam wrażenie, że ma pan sporo racji w tym, co pan mówił w końcówce. A co do mnie, no to ja pamiętam w 2019 roku, jak przed wyborami, to pojechaliśmy ja, pan Norbert Czarnek, pan, no trzy albo cztery osoby, pan chyba, pan Maciej Sieran, nie? Do Warszawy na spotkanie, to byliśmy zaproszeni, żeby porozmawiać o ewentualnej współpracy. Był tam pan Korwin-Mikke, był pan Mencen, był pan Winicki, jeszcze te trzy osoby były, pana Berkowicza, pan Kulesza był, pana Berkowicza nie było tam, jakby ktoś się pytał. No i porozmawialiśmy na temat ewentualnej współpracy. Trochę ogólnikowo, szczerze powiedziawszy, ale myśmy tam pojechali, chcieliśmy, nie? No i umówiliśmy się w ten sposób, że my wracamy do Krakowa, oni wyślą do nas mailowo jakby swoje warunki, jakie by sugerują, my też do nich i ewentualnie się dogadamy, nie? No ja wysłałem do nich jakiś tam mail jeden, drugi, potem takie może nie upomnienie, ale no prośby, żeby się odezwali, byśmy się tak umówili, ale oni się więcej nie odezwali, no widać nie chcieli akurat, żebyśmy razem szli. No i tyle. No. I to było całe
wszystko, co no, trudno mi było potem na siłę się pchać, nie? No bo co, w tym cały zambara, żeby dwoje chciało naraz, nie? No, ja ze swojej strony wolę wykazałem, nie? Jeszcze chyba nawet drugi list, z tego co pamiętam, pisał pan. Po raz kolejny. Tak. Ja potem drugi raz już napisałem, no ale jak skoro nie ma odzewu i tak dalej, no to do nich wszystkich wysłałem. Oczywiście nie, że do jednej osoby, żeby mogło zaginąć. No i na tym się zakończyło na ten kontakt. No, z przykrością dla mnie, no bo liczyłem na to, że będziemy współpracować. No. Zapraszamy pana Piotra. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam. Ja chciałem się spytać, czy zna pan jakikolwiek sposób, żeby uratować jakąś polską gospodarkę? Sposób. Ja opowiadam cały czas, co powinno się zrobić. Że tak naprawdę nie da się już w tej chwili tego łatać po kawałeczku drobiazgami gdzieś tam, że tu się zmieni, a tu podatek jakiś ten, bo ona jest tak zaplątana i tak to prawo jest tak popierniczone. Przepraszam za... No. Że praktycznie jest to niemożliwe, to po prostu, a już jedna osoba czy grupa osób nie zrobi tego, to by trzeba było, to jest na stulecie trzeba było pan się na czymś takim. Po prostu trzeba pewne rzeczy wywalić do kosza i od nowa je ruszyć. Byliśmy świadkami tego, że dało się to zrobić. To była ustawa Wilczka, prawda? Pamiętamy, jak w 1989 roku ona wcale nie była taka idealna, ale dotychczasowych to była jedyna wolnościowa i gospodarczo wolnorynkowa ustawa, jako tako. Wszystkie te pozostałe zostały jakby wycięte, jakby znikło pozostałe prawo, została ustawa Wilczka i Polska wybuchła gospodarczo. Prawda? Ja wiem, że my byliśmy wtedy na poziomie marnym, no bo po komunie byliśmy wypłukani ze wszystkiego, z gotówki, z czegokolwiek, z inwencji jakby nie było. Ja widziałem, także wyglądało to może nie zbyt ładnie, w sensie te na ulicy handlarze, ci tam, te budki i tak dalej, ale to wybuchło i przekształcało się błyskawicznie. I w 1991 roku nastąpił odwrót od tego. Prawdopodobnie też na pewno pod wpływem zewnętrznych czynników, to znaczy kraje zewnętrzne typu Niemcy i tam inni naciskali, żeby, no bo nasz start w górę to był rzędu typu 100% rocznie, no to byśmy w 10 lat Niemcy dogonili, nie? No więc została ta ustawa zdemolowana po kolei, po kawałku była obcinana, wolność gospodarcza była likwidowana. I no w tej chwili już nie istnieje nawet ślad po tej ustawie, po czymś takim. Zostało stworzone w tej chwili prawo jeszcze gorsze niż było za komuny, bo tamte było przynajmniej 30, no może 300 razy mniejsze objętościowo, nie? A teraz nikt nie wie, jakie jest to prawo, bo nawet specjaliści w jednym dziale nie są w stanie ogarnąć danego działu, nie? Więc po prostu należy zdemolować obecne prawo, zwłaszcza gospodarcze, i od nowa go napisać. Zostawić na bazie pewnych elementów, które są, bo jest tam, no nie możemy też na próżni zostać, prawda? Ale na pewno trzeba część elementów wyciąć od razu, takie, które pogodzą się z budżetem, w sensie, żeby na początek nie popaść w jakieś straszne długi albo tego typu rzeczy, nie? Czy tam jakieś tragedie. Nie? Na pewno w tym celu można zlikwidować podatek dochodowy, CIT, te podatki od spadków, darowizn, to można to wywalić do kosza i tego może nie być. Natomiast VAT po prostu zlikwidować ustawę od VAT i dać ją nałożyć nową. Nowa ustawa, wszystko 15%, bo jesteśmy w Unii. Musimy, minimalna kwota jest 15%, póki nie wyjdziemy, nie możemy nic z tym zrobić. Nałożyć 15% i to wyprostowanie tej gospodarki w tej części, ja już nie mówię o tych setkach innych podatków, akcyzę, cukry, no tego typu rzeczy, nie? To są osobna sprawa, którą można po kolei potem robić, nie? Ale ta podstawowa zasada powinna być wprowadzona, plus oczywiście ta, która była wprowadzona prawem Wilczka, że co niezabronione jest dozwolone, prawda? No bo to już znikło. Wie pan, że tego już nie ma, nie? Teraz jest
odwrotnie. Co dozwolone, to ten. Co nawet dozwolone, to czasem jest dozwolone po prostu, a nawet jak pan zrobi, to dozwolone i tak pan może pójść siedzieć. Także, to jest tego typu, że to musi być potężny cios na początek, ale jak tu wspominałem przed chwilą, najdłuższą drogę od pierwszego kroku trzeba zacząć, czyli choćby od tego likwidacji tego podatku dochodowego, najbardziej obrzydliwego podatku, jaki jest. Całego prawa na raz nie jestem w stanie ruszyć, nie dam rady, bo byśmy pogłupieli, prawda? Więc tą część, jedną część prawa w ten sposób walnąć po prostu, najpierw, nie? Zwłaszcza związane z gospodarką, nie? I potem po kawałku też dużymi ciosami to porozwalać. Ale likwidując prawo i tworząc od nowa, a nie poprawiając, nie da się poprawić obecnego prawa. Zresztą większość praw, które w tej chwili jest, mają nakładki poprawek typu sprzed wielu lat, setki, tysiące nakładek poprawek, których nikt nie wie, bo nie ma jednolitego zwykle tekstu, nie? I ten. No i zmienić tylko zasady tworzenia prawa, że nie można żadnej poprawki zrobić ani nowego prawa, jeżeli równocześnie nie będzie obowiązywało, póki nie jest jednolity tekst ujawniony. Więc to jest początek taki do zrobienia. No, to dziękuję. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Już trochę przeciągnęliśmy czas, więc chyba na dzisiaj wystarczy. Zwłaszcza, że jak mówiłem, to Państwo pewnie zauważyli, że... Chyba nie było zauważone. Tak? No to jeżeli nie, to fajne. No, nie taki groźny ten COVID. Ja tylko przypominam na koniec, a jeszcze tylko powiem, że może na przyszły tydzień się uda Państwu zaopatrzyć kamerki i mikrofon, jeszcze większa ilość uda osób odważy się zadać pytanie, pan Stanisław odważy się na nie odpowiedzieć. A ja od siebie jedną rzecz powiem, wracam do sprawy przyziemnej, forsy. Mianowicie ja owszem, kampanię robiłem z własnych pieniędzy, ale jak mamy funkcjonować i zmieniać kraj i choćby poprzez wybory, albo nawet poprzez wojsko, obojętnie jak nie było, potrzebna jest forsa. My nie korzystamy, ja nie korzystam z finansów państwowych ani żadnych innych podatków. Natomiast jest Stowarzyszenie Wolnego Handlu, które od lat wspomaga. Znaczy, ludzie 1% oddają, bo jest taka możliwość, albo darowizny, no to wynajem salę na spotkanie, czy z Michalkiewiczem, czy tam ze mną, czy robienie ulotek i tak dalej, to ono służy do tego. Po prostu zamiast z państwa z dotacji, to ludzie mogą dać 1%. Jest prośba, żeby dać na to stowarzyszenie. Nie będę popisywał się, że tam jakieś tam będziemy Jasiowi rączkę przyszywali, czy coś takiego. Nieprawda, zresztą większość tych stowarzyszeń to 97% na administrację swoją daje, czyli na pensję. To stowarzyszenie nikogo nie wynajmuje, nie ma pensji. Więc to jest prośba, jest tam w pasku sprawa tego 1%. Jeżeli państwo mogli, to, jak mamy coś zrobić, no to musimy mieć jakieś możliwości. No. I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy.